Już w październiku przyszłego roku w bielawskim TBS-ie oddany zostanie do użytku nowy budynek wielorodzinny. Dzięki wsparciu tej inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego w Bielawie powstaną 24 nowe mieszkania. Żeby uwiarygodnić realizację wizji Bielawy jako miasta przyjaznego między innymi dla ludzi młodych, ludzi z rodzinami, no oczywiście musimy się w ten nurt wpisać, czyli budować domy wielorodzinne, bo ciągle ich brakuje w naszym mieście. W związku z tym spółka gminna, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na budowie domu wielorodzinnego na 24 lokale mieszkalne. Co ważne, firmą, która wygrała przetargu, jest firma bielawska, więc to też można powiedzieć, te pieniądze zostaną tutaj na terenie. Szacunkowa wartość tej inwestycji opiewa na kwotę 4 800 000 zł. Tak też został skonstruowany budżet tego przedsięwzięcia. Co ważne, dofinansowane to zadanie jest z pieniędzy rządowych kwot 50% wartości, czyli 2 400 000 zł. I przy pierwszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta na kwotę o 1 000 000 większą niż kosztorys. W związku z tym postanowiliśmy tutaj z władzami spółki o próbie zorganizowania ponownego przetargu, troszeczkę zmieniając też warunki, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I co ciekawe, złożyły się dwie oferty, w tym właśnie bielawskiego przedsiębiorcy, która jest o 1 100 000 tańsza niż w tym pierwszym przetargu. Więc można powiedzieć, osiągniemy to samo, znacznie niższe pieniądze i co ważne też troszeczkę poniżej szacunkowej wartości tej pierwotnej. Tak też rozpoczęte zostały roboty budowlane, na razie kopane są fundamenty. Termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 roku. Do dyspozycji będziemy mieli mieszkania 2-3-pokojowe w powierzchni od 42 do 66 metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia użytkowa budynku 1813 metrów. Zainteresowanie jest, na chwilę obecną mamy już 15 wniosków. Są to osoby, które obecnie zamieszkują lokale komunalne w zasobie MZBM Bielawa i tak naprawdę ten nowy budynek jest jakby przeznaczony właśnie dla osób, które zamieszkują w starych, już zniszczonych mieszkaniach w zasobie MZBM Bielawa. Tak. Czyli mam rozumieć, jeżeli ktoś ma mieszkanie w zasobach komunalnych w Bielawie i odda to mieszkanie, ma pierwszeństwo w nabyciu tego mieszkania tutaj, tak? Dokładnie tak. Osoba, która odda swoje stare mieszkanie z powrotem do puli MZBM Bielawa, uzyskuje jakby pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania w nowym budynku TBS Bielawa. Co warto podkreślić, mieszkania przyznawane w tym oto nowym budynku, nie będzie tutaj opłaty partycypacyjnej, jak to jest normalnie w systemie TBS-u, ale czy będzie jakaś kaucja? Będzie kaucja, to będzie wysokość 6-miesięcznego czynszu. Otworzy to drzwi dla nowych rodzin, które będą chciały zamieszkać na tym osiedlu. Co warte podkreślenia, budynek ten będzie podpięty do sieci ciepłowniczej. Jest to pierwszy budynek i mam nadzieję nie ostatni budynek TBS-u, który będzie czerpał energię z sieci ciepłowniczej miejskiej. W planach są także kolejne budynki, które powstaną vis-a-vis obecnego budynku, także planuje się tutaj wybudować właśnie w tym systemie wspierania mieszkań komunalnych i socjalnych mini osiedle. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielawie lub na ich oficjalną stronę internetową.